To ostatnia homilia, konferencja tych rekolekcji. Ale też pamiętajcie o tym, że rekolekcje to nie jest coś, co się kończy. Rekolekcje to jest zawsze taki moment, kiedy Bóg daje nam swoje słowo, które, jak śpiewaliśmy przed chwilą, jest żywe i skuteczne. I ono zaczyna dopiero w nas pracować. Jakby słowo Boga ma zawsze taką moc, która w nas jakby trwa, nawet kiedy my opuszczamy czytanie Pisma Świętego, kiedy jesteśmy poza sferą jakby modlitwy, sakrum, świętości Boga tutaj. Całe to słowo, które otrzymujemy podczas rekolekcji, to jest takie słowo, które jest posiane w nasze życie. I my trochę nie wiemy, kiedy ono może się przydać, kiedy wyda owoc w naszym życiu. Dlatego myślę, że bardziej ten wieczór nam coś otwiera, niż zamyka. Na początku chciałem powiedzieć i sprawić, żebyśmy sobie usłyszeli jeszcze raz słowo, pewne zdanie, które jest wypowiedziane w pierwszym czytaniu, w liście Pawła do Rzymian. Paweł mówi, że to, co było niewidzialne w Bogu, to, co jest w Bogu niewidzialne, Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu poprzez Jego dzieła. Świat stworzony, fizyczność, która nas otacza, ten świat też, który jakby poznajemy i badamy poprzez nasze studia, jakby w tym się odbija Stwórca. To jest jakby kanał poznania Boga. Wszystkie te rzeczy, które są w Bogu jakby niewidzialne, nieopisywalne naszym jakby ludzkim pojęciem, Bóg jakby nam ukazuje przez świat stworzony. Poprzez to, co jest dosiężne dla naszego umysłu. I to jest jakby kolejny trzeci wieczór, kiedy chcę podkreślić wagę i moc tego, że Pan Bóg do naszego życia dociera poprzez nasz intelekt. Że jesteśmy właśnie stworzeni jako istoty intelektualne. Że jesteśmy szczytem stworzenia. Nie ze względu na nasze, nie wiem, takie zdolności, nie wiem, zachowania jedynie. Ale przez to, że mamy rozum, że mamy intelekt, że potrafimy rozwiązywać skomplikowane zadania matematyczne, potrafimy rysować geometrię, potrafimy pisać wiersze, tworzyć muzykę. To są też dzieła stworzone, które nam pokazują wielkość i moc Boga. Jest bardzo ważne, abyśmy żadnego obszaru naszego działania nie wyłączali z tego, że właśnie w tym odbija się wielkość i potęga Boga. Czy to będzie sztuka, czy to będzie muzyka, czy to będzie architektura, czy to będzie inżynieria, czy to będzie coś tak może nawet niezwiązanego z Bogiem, jak budowa płatowców albo coś w tym stylu. W tym wszystkim każdy ma moc zobaczyć wielkość Stwórcy, sensowność świata. Żebyśmy nie weszli w takie rozdwojenie, w takie pęknięcie właśnie na sakrum i profanum. Cały ten świat, wszystkie jego prawa, wszystko to, co poznajemy, czego się uczymy, jest stworzone i chciane przez Boga. Niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga i bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła. Pamiętajcie proszę o tym. Mówiłem wczoraj, że Jezus jest miłośnikiem jedzenia, chodzenia w gości. Dzisiaj ewangelista Łukasz pokazuje nam Jezusa, który oczywiście poszedł gdzie? Poszedł na obiad. Poszedł na obiad do faryzeusza, ale to znów jest taki fragment, kiedy konfrontuje się z faryzeuszami, z ich myśleniem, z takim myśleniem, które jakby człowieka
dzieli na to, co jest wewnętrzne i zewnętrzne. I jakby to myślenie faryzejskie daje także taki prymat, pierwszeństwo temu, co widać. A Jezus mówi, ważna jest twoja intencja, ważne jest twoje wnętrze, ważne jest to, czego nie widać. To też jakby Jezus chce tą sceną nam pokazać, nie dajcie się zwieść pozorom, nie dajcie wierzyć w pozory. Nie sądźcie braci i siostry ze względu na pozory. Bóg zna ich serce, Bóg zna ich intencje. Chodzi o to, żebyśmy też jakby nie osądzali czyjegoś działania lub braku działania jedynie na podstawie tego, co widzimy. Zawsze, szczególnie z tymi ludźmi, z którymi mamy kłopot w życiu, zadawajcie sobie pytania, jak patrzy na tą osobę Pan Bóg? Kim ta osoba jest dla Boga? I to bardzo często prostuje nasze myślenie, prostuje nasze patrzenie na świat i otoczenie. Dzisiaj będę chciał przywołać kilka takich postaci, może zaskakujących, ale które wypowiedziały pewne ważne zdania, zaznaczyły się w historii nawet współczesnego świata i pokazały, że naprawdę w naszych możliwościach, w naszym zasięgu jest robienie rzeczy wielkich, bo Bóg pragnie, abyśmy przeżyli to życie na bogato, żebyśmy przeżyli to życie w sposób szczęśliwy, pełny, komplementarny. Na początku chciałem przywołać taką scenę z 1962 roku, kiedy prezydent Kennedy był na stadionie uniwersyteckim w Houston. I to właśnie wtedy, wiosną 1962 roku, powiedział właśnie patrząc na studentów, że Amerykanie powinni w tej dekadzie, w dekadzie lat 60., wysłać człowieka na Księżyc. I zrobić to nie dlatego, że to jest łatwe, ale właśnie dlatego, że jest to trudne. I zrobić to dlatego, że ten cel ich wzmocni i wyeksponuje w nich to, co najlepsze. Bardzo lubię to przemówienie Kennedy'ego, dlatego, że jest jakby takim mocnym, stymulującym przemówieniem, które pokazuje właśnie patrząc na młodych ludzi, na studentów, patrząc na nich, prezydent Kennedy mówi, zróbmy coś wielkiego. Zróbmy coś, co nas wzmocni. Co wzmocni też nasze poczucie, naszej jakby tożsamości, naszej siły. I rzeczywiście, jak wiecie, to w latach 60. się udaje. Kennedy już nie doczekał, ginie w 63 roku. Ale jakby te wielkie cele, które sobie stawiamy, one są realne, są możliwe. Taką postacią też, która żyła w latach 60. jest wielki, wielki, wspaniały papież Jan XXIII. Tydzień temu Kościół wspominał jego postać, obchodziliśmy jego święto. Nie wiem, czy w Kościół warszawski jakoś to tam świętował. Ale to jest naprawdę papież, dzięki któremu jesteśmy w stanie zrozumieć Kościół XX wieku. Naprawdę. Jakby zawsze to przypominam, że żeby na przykład zrozumieć pontyfikat Jana Pawła II, trzeba zrozumieć pontyfikat Jana i Pawła. Jana XXIII i Pawła VI. Tak jak na przykład nie zrozumiemy pontyfikatu Franciszka, dopóki nie poznamy duchowości ignacjańskiej. Nie? Zawsze będzie to coś jakby niepełnego. Nie będziemy rozumieli ich tożsamości. I aby zrozumieć współczesny Kościół, też trzeba zrozumieć pontyfikat i odkryć pontyfikat świętego Jana, Jana XXIII. Człowieka, który ma 77 lat. W momencie, kiedy jest wybierany przez elektorów, przez kardynałów na papieża. I doskonale wie, że jest papieżem przejściowym, że jego pontyfikat ma być tylko na kilka lat,
ma być takim spokojnym przestojem, aż wyłoni się nowy, większy, wspaniały kandydat na tron Piotrowy. Jan jest człowiekiem wielu kompleksów. Jest stary, jest gruby, wie, że za dużo waży, nie ma żadnej pociągającej urody, jest takim pulchnym, miłym dziadkiem. Wydaje się, że nikomu nie zrobi krzywdy. A jednak robi w Kościele wielką rzecz i staje przed tymi, którzy go wybrali, staje przed kardynałami, staje przed tymi, którzy mówią, jesteś, masz być tylko przecinkiem w historii Kościoła, żadnym wykrzyknikiem, nic tutaj nam nie rób. Jan ma moc zwołać sobór, Sobór Watykański II. Jakby musimy wracać do tego, bo żeby zrozumieć Kościół, zrozumieć duszpasterstwo, zrozumieć też to, w czym my dzisiaj jesteśmy, musimy wracać do soboru. Ale w Janie jest ta ogromna moc i pewność, że jeżeli stoi za nim Pan Bóg, to jest w stanie dokonać rzeczy wielkich, nawet mając dookoła siebie ludzi, którzy go w ogóle bardziej kontestują niż popierają. Ale jest w stanie rozeznać to na modlitwie, na relacji z Jezusem, że coś takiego ma zrobić. I robi. I zmienia Kościół. Zmienia jakby myślenie o Kościele. Zmienia myślenie o tym, kim jest duchowny, kim jest świecki w Kościele. Myślenie o liturgii, o ekumenizmie, o współczesnym świecie. Jeden człowiek. Właśnie ten, od którego oczekiwano, że będzie nic nieznaczącym przecinkiem, robi wielkie rzeczy. Mówię o tym dlatego pokazuję Kennedy'ego i pokazuję Jana 23. Ludzi, którzy na pierwszy rzut oka może w ogóle nie mają ze sobą nic wspólnego, ale żyli w jednym czasie i żyli też w czasie ogromnego zagrożenia konfliktem nuklearnym. Ale to są ludzie, którzy jako pojedyncze osoby miały moc zmiany świata, społeczeństw. I to jest coś, co jest w każdym z nas. Tylko musimy to odkryć, odkryć też w naszej relacji z Bogiem, że każdemu z nas są dane bardzo konkretne dary, bardzo konkretne charyzmaty do tego, żeby te rzeczy robić. Nie chodzi o to, żeby próbować wykrzesać jedynie moc z siebie, ale żeby odkryć, co Pan Bóg mi dał do zmiany, dla zmiany. Jak mówiłem wczoraj, boimy się zmian. Najlepiej nie chcemy, żeby nam tu ktokolwiek coś ruszał. To widać bardzo mocno w Ewangelii. Właśnie ten konflikt Jezusa z faryzeuszami, z uczonymi w Piśmie, to jest konflikt z ludźmi, którzy mówią do Jezusa, nic nam tutaj nie ruszaj, nic nam tutaj nie zmieniaj, zostaw tak, jak jest. Nie wprowadzaj nam żadnych tutaj nowości. Ten bunt się kończy tym, że Jezus jest przez tych ludzi skazany na śmierć. Kto go skazał na śmierć? Poganie czy religijni ludzie? Religijność nam w życiu jeszcze niczego nie gwarantuje. Religijność nam nie gwarantuje, że znamy Boga. Można być bardzo religijnym człowiekiem. Można przestrzegać przykazań, jak faryzeusze uczeni w Piśmie. A patrząc na Jezusa, powiedzieć mu, nie jesteś Mesjaszem. Wolimy Barabasza. Barabasz to jest gość. Ty jesteś nikim. Więc musimy mieć sobie też bardzo dużo takiej pokory. Ale wracam do tego, co mówiłem o charyzmatach. Bóg naprawdę jest największym fanem w twoim życiu, twojego charyzmatu. I chce, żebyś te charyzmaty odkrył.
I w ogóle jestem przekonany, że nie ma ludzi bez charyzmatów. Bo może się w nas oczywiście włączyć. Wydaje mi się, że się automatycznie włącza w nas coś takiego, że może inni tak, ja nie. Ja nie. Bardzo nam łatwo właśnie myśleć w takiej postawie, że no inni coś dostają. Ja od Pana Boga, no co ja mogłem dostać? Jaki tam się kryje obraz Boga pod spodem? To jest taki obraz, który mówi, ty coś dostaniesz, a ty nie dostaniesz. Bóg daje każdemu porówno, daje wszystkim. I teraz mówi, twoje życie jest po to, żebyś to rozmnożył. Nie żebyś to zamknął, schował. I z powodu braku w swojej zdolności, w swoją moc, w swoje uzdolnienia to zatrzymał. Masz to rzucić w obieg, masz to rozwijać. Jesteś odpowiedzialny za ziemię, którą ja stworzyłem. To się bierze jakby z Księgi Rodzaju. Z tego, że ten świat jest tobie poddany. W taki sposób, żebyś go rozwijał, zmieniał. I oczywiście ten świat będzie miał różne wymiary. To czasem będzie cały świat. Czasem to będzie moja rodzina, moje otoczenie, moi przyjaciele. Ale rób to, co przekształca ten świat, co go zmienia. Nie możemy załamywać rąk w jakiejś takiej statycznej bezradności, mając 20 lat, łapiąc się za głowę i mówiąc, ojejku, ale jest, ale to teraz jest, ale czas. Kiedyś tak nie było. To jest w ogóle dobry taki papierek lakmusowy na starość, bo to starość się nie poznaje po zmarszczkach. Albo po kondycji jakby swojej głowy, włosów. Ale poznaje się po tym, czy ty zaczynasz mówić nigdy tak nie było, ale ten świat jest. Kiedyś było lepiej. Jak mówisz kiedyś było lepiej i masz 21 lat, to już jesteś zbowit. Dlatego papież Franciszek, to jest jakby cały taki jego leitmotiv z HDM-u z Krakowa. Mówi, was, młodzi ludzie, jest moc zmiany tego, przed czym też macie w sobie bunt, na co się nie zgadzacie, na to, jak wygląda ten świat, jak wygląda nasze otoczenie. W was jest moc przekształcania tego. W was. Nie w instytucjach, nie w ludziach, którzy zrobią to za was. W was samych. I dlatego papież pisze przepiękny tekst, Evangelium Gaudium. Radość Ewangelii. To jest w ogóle tekst, który wydaje mi się, każda wspólnota w Kościele, każde duszpasterstwo powinno przeczytać. Bo to jest programowy dokument, jak mamy być we współczesnym świecie obecni jako ludzie wierzący. My nie musimy jakby tego odkrywać. Mamy tekst, który mówi, jak być we współczesnym świecie wierzącym, odważnym, radosnym człowiekiem. Na przykład papież Franciszek pisze w tej adhortacji, czy to nie dziwne, że na co dzień my, chrześcijanie, mamy taką twarz, jakbyśmy dopiero wrócili z pogrzebu. Papież Franciszek zastanawia się, dlaczego w naszej codzienności nie widać tego, że jesteśmy zbawieni, że znamy Chrystusa, że jesteśmy szczęśliwi. Dlaczego nasi przyjaciele, nasi bliscy tego nie widzą? I w jakiejś przedziwnej zgodności z tym słowem papieskim pobrzmiewa pewien tekst. Ale wy, jeśli wasza wiara rzeczywiście was uszczęśliwia, pokażcie sobą, że jesteście szczęśliwi. Wyraz waszych twarzy więcej czyni szkody w waszej wierze, niż nasze rozumowe argumenty. Gdyby ta radosna nowina waszej Biblii była wypisana na waszych twarzach, nie mielibyście potrzeby domagać się od nas wiary w autorytet tej księgi. Póki zaś, co tak jest,
wasze apologie chrześcijaństwa zakorzenione są w waszym niechrześcijaństwie, wypisując wasze obrony, pracujecie na wasze potępienie. Kto to? To jest Nietzsche. Można się wydawać, że to dziwny autor, jak na cytat Zambony. Ale on pokazuje, jakby z dystansu, patrząc na osoby wierzące, mówi, wasz smutek, wasza ponurość mnie nie przekonuje do waszej wiary. Ja mam bardzo mocno w głowie takie zdanie, które powiedział któryś z moich niewierzących przyjaciół. Powiedział, fajnie, ale po was nie widać. Po was nie widać, że jesteście wierzący. Kiedy nasza wiara będzie tożsama z naszym życiem, z pełnym naszym życiem, będziemy szczęśliwi, bo nie będziemy żyli w takim rozkroku, że są jakieś obszary naszego życia, które są związane z naszą wiarą, a są jakieś obszary naszego życia, które są z tą wiarą kompletnie niezwiązane. Nasza wiara musi być jakby spójna, totalna, obejmować całe nasze życie. To jak mówimy, to jak się zachowujemy, to jaki mamy wyraz twarzy, to musi być pełne. Dzięki temu będziemy szczęśliwi. Oczywiście radość w naszym życiu przychodzi niespodziewanie, ale przez te rekolekcje chcę was rozbudzić to pragnienie radości w życiu. Oczywiście radość to nie jest jedynie przyklejony banan do twarzy. To nie jest takie mówienie, wszystko jest dobrze, nie ma żadnych problemów, uśmiechnij się. Ta radość, i to jest jakby też widać w tej postaci świętego Ignacego Antiochińskiego. Jego męczeństwo wzbudziło jakby radość w Kościele, że mają teraz tak wielkiego biskupa, tak wielkiego świadka. Radość naszego życia nie oznacza, że nie będziemy mieli problemów, że nie będziemy mieli trudności, że w naszym życiu nie będzie cierpienia. To jest radość, której nam nikt nie może zabrać. Nikt nie może jej wyrwać, żadna sytuacja, żaden człowiek. Bo to jest radość wzięta z relacji z Jezusem. Że jestem chciany i kochany przez Niego. I takie bardzo mocne wskazania do tego, jak osiągnąć radość i szczęście w życiu, to są błogosławieństwa. Błogosławieństwa, czyli ten refren Jezusowy, który mówi, szczęśliwi jesteście, błogosławieni jesteście. Jakby niech to też będzie dla was taki tekst, do którego przylepiacie swoje życie, przykładacie swoje życie. W ogóle błogosławieństwa to jest super tekst na rachunek sumienia. Czy moje życie przystaje do błogosławieństw? Bo my trochę jakby przez Ewangelię jesteśmy poziom wyżej niż dekalog. Czy dekalog to jest jeszcze dla tych, którzy nie znają Ewangelii? Jeżeli znacie Ewangelię, znacie Jezusa, to też waszym wyzwaniem, naszym wyzwaniem mają być błogosławieństwa. I błogosławieństwa nie są opcją w naszym życiu. Taką rzeczą, którą można, której może nie trzeba. To jest coś, co jest jakby przepisem na pełne szczęśliwe życie. Na życie, przez które jesteśmy w stanie sięgnąć, otrzymać zbawienie od Jezusa. I pamiętajcie też, że Bóg jest Bogiem naszej codzienności. Tak jak mówiłem wczoraj, mówiąc o Duńczykach, o pięknie codzienności, od tego, że może czasem musimy dać odpór takiej stymulacji w naszej wierze, że ona cały czas musi być czymś podkręcana, jakimś wydarzeniem, jakimś eventem. Coś się musi dziać. Jest teraz taki modny termin w Kościele, który się nazywa cukrzyca duchowa. Cukrzyca duchowa. Na czym polega cukrzyca duchowa? Na tym na przykład, że jeździsz z rekolekcji na rekolekcję. Albo każdego dnia wieczorem musisz przejrzeć kato internet, kato YouTube'a,
żeby się najeść jakimiś treściami. Cały czas musi być jakaś stymulacja, cały czas musi być coś nowego. Takie rekolekcje, taki rekolekcjonista, taki dzień skupienia, cały czas się musi coś dziać. A Bóg jest Bogiem naszej codzienności. On będzie przychodził czasem w taki prosty sposób, w taki zwyczajny. Będzie przychodził czasem przez ludzi, przez których się nie spodziewamy, że może przyjść Pan Bóg. On będzie przychodził tak, jak przychodzi do bohaterów Ewangelii. Dołącza się do drogi. Zasiada za stołem. Przychodzi jako nierozpoznany. Cała Ewangelia to jest portret Jezusa, który jest nierozpoznany. Który jest jakby mistrzem kamuflażu. I tak będzie przychodził do naszego życia i tak przychodzi do naszego życia. Ile było dzisiaj takich sytuacji, że przyszedł? To nie jest tak, że ty przyszedłeś dzisiaj do Niego. W ogóle zanim nieprzytomny się obudziłeś, obudziłaś rano, to On już był. Gdzie był? W jakich ludziach? W jakich sytuacjach? W jakich słowach? Przez co przychodził, w jakiej był twarzy. Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych w mieście, uczynili. Kto był dzisiaj tym najmniejszym człowiekiem? Kto jest w twoim życiu najmniejszym człowiekiem, który się nie liczy, który jest gdzieś daleko, którym może pogardzasz? Mówisz, to nikt wielki. Nie ma się sensu interesować tą osobą. Wszystko, co uczyniłeś jednemu z braci moich najmniejszych, mi uczyniłeś. I to jest miłosierdzie. To jest klucz do szczęścia. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Pamiętaj, że zostałeś stworzony do wielkich rzeczy. Działaj i spełniaj się. Rób to z Jezusem. Odkrywaj Jego charyzmaty. Pytaj się Go o swoje życie. Pytaj się, co zrobić ze swoim życiem. Czy jesteś we właściwym miejscu? Czy robisz to, czego On pragnie? Pytaj się o to Jezusa, niekoniecznie siebie. Bo całe nasze życie to szukanie Boga i pasja. Pasja, aby mieć życie na bogato. A to życie na bogato tu teraz będzie tylko niewielkim wprowadzeniem do tego, co będzie czekało nas w wieczności. Musimy się nauczyć żyć pełnią życia teraz, żebyśmy sobie poradzili w wieczności. A ponieważ w życiu wiary chodzi o to, żeby więcej robić niż gadać, to wystarczy tego gadania i pora na działanie. I wierzę, że Wam się uda. I wierzę, że mam przed sobą wielkich, wspaniałych ludzi.